Myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Zagraliśmy agresywnie z przodu. Trochę przyspaliśmy początek, mogliśmy lepiej się zachować. Myślę, że za dużo stałych fragmentów daliśmy Siarce, co było ich mocnym atutem. Ale nawet po straconej bramce myślę, że pokazaliśmy charakter. Zdobyliśmy kolejną bramkę i pokazaliśmy, kto rządził na boisku. Spodziewaliśmy się, że tak zagrają. Mieliśmy odprawy, które trener nam przedstawił. Przeanalizowaliśmy ich mocne punkty, ich stałe fragmenty i mieliśmy się tego wyrzekać. Na początku nam się nie udało, ale wyszliśmy z tego obronną ręką i zdobyliśmy 3 punkty. Przed nami dwa bardzo ważne spotkania. Stal Mielec i Wisła Puławy. I co możemy powiedzieć o tych następnych dwóch meczach i o naszych przeciwnikach? No, są to mocne zespoły. Pokazuje ich to ich miejsce w tabeli. No, są bardzo mocne, więc będziemy musieli ich zaatakować, wyjdziemy wysoko. Będziemy próbować ich zdominować i zdobyć po 3 punkty w każdych meczach i wrócić zwycięsko. Plan na najbliższy tydzień? No, najbliższy tydzień to ciężki trening i odpoczynek, bo mam pauzę, więc jakoś będę musiał się przygotować już do jeszcze następnego meczu i ciężko pracować, żeby nie stracić miejsca w składzie. Bo nie oszukujmy się, po bramarzu w Radomiaku chcieliśmy zmazać ten plan, no, udało nam się to, bo wygraliśmy 3-1. No ale też, tak jak powiedziałem, nie był to mecz jakiś finezyjny i mogliśmy jeszcze tych bramek parę strzelić. No, i jeśli gdzieś bym miał szukać minusów, to na pewno w tym, na pewno też wejście w mecz, bo kolejny raz gdzieś tam nie tyle co oddaliśmy gdzieś tam inicjatywę Siarce, bo siedzieliśmy cały czas na ich połowie i tak dalej, ale nie potrafiliśmy zawiązać jakiejś konkretnej akcji, która by jakoś w bardzo mocny sposób zagroziła bramce Siarki. Do każdego meczu przygotowujecie się z długą analizą. Czy to, co dzisiaj zaprezentowała Siarka, to czego się spodziewaliście? Chyba tak, bo wiedzieliśmy, że będą chcieli grać przez środek. Wiedzieliśmy też, że będą chcieli grać długą piłkę i to grali. Wiedzieliśmy też, że ich stałe fragmenty są bardzo groźne. Moim zdaniem trochę za dużo ich było, jeśli chodzi o nich, bo żeśmy za dużo pozwolili na to. No ale najważniejsze są 3 punkty. I teraz takie pytanie odnośnie następnego meczu. Następny mecz Stal Mielec, później Wisła Puławy. No i może retoryczne pytanie. Jakie zamiary na tamte następne 2 mecze? Takie jak na ten. Jeśli wygrać mecz, zdobyć 3 punkty, ten mecz będzie, myślę, że ze Stalą Mielec będzie rozstrzygał, kto zajmie pierwsze, kto zajmie drugie miejsce, bo to jest mecz, no nie oszukujmy się, jest to mecz na szczycie w drugiej lidze. I sam jestem ciekaw tego meczu, ale to jeszcze jest przed nami. Cały tydzień mamy na to, aby się do niego przygotować.